Witam wszystkich pięknie. Dzisiaj jest 12 grudnia 2017 roku. Blisko miesiąc przerwy w rajzach, bo już mieliśmy zima. Był śnieg, jakiś i pora dni leżą. Już tam we górach startują skirajzy. A dzisiaj jest prawie, że 10 stopni powyżej zera. Dzisiaj 12 grudnia 2017, wtorek. Taki dość nietypowy dzień, jak na rajzy. Bo ja mam urlop, się muszę przyznać, i mam urlop aż do końca roku. Czyli jakieś 3 tygodnie. A czemu, słuchajcie, 10 stopni w grudniu, wiatr. Wczoraj wioło dość fest, nawet 120 na godzinę w Bielsku zanotowali, bo jest halny. Jest halny i jest ciepło. A jak jest ciepło, to jest rajza. Proste. Chociaż niektórzy dzisiaj mieli z tym zdziwienie, bo każdy na rajza jechać w grudniu. Ale jak są warunki, jak jest chęć, to się wszystko da. Ja jest w Czarnolesiu. Kaj droga zniszczyły tiry, bo tam coś kaj robią na torach. I tak się myśla, może dookoła zapory się tak przejechać, bo to prawdopodobnie dzisiaj jest ostatnio rajza w tym sezonie. Bo planujemy jeszcze rajzy niby tam we święta, ma być ciepło w Boże Narodzenie. No i ostatnio rajza w Sylwestra, ale tam jakieś deszcze taki zapowiadają, więc nie wiadomo, czy to się w ogóle odbędzie. No mam nadzieję, że ja. Dobra, nie godumy, jadymy. Sam widzicie, co ten halniok robi. Duje i duje i to fest duje. Strumy powalone. Ja fest to powoliło. No i niestety mamy przykre zdarzenie. U małych se jeden uchwyt przy sakwie. Ale myślę, że jakoś się to będzie dało zrobić. Za 100 mili już jest na granicy Zabrzega i Goczałkowic. Kiedyś idiota się tu bawił w wypolanie trowy przy takim wietrze. No, kretyn total. Ja taki oto mamy sztorm na jeziorze Goczałkowickim. Palny, wieje, fest. Tak to dzisiaj wygląda. A przed chwilą żeś się kapnął, że nie mam karty pamięci w kamerze na łebie. Bez cóż, z niej dzisiaj filmować nie wyda. Ale mam drugo, także film jest. No i mamy zaskoczeni. Słuchajcie, po drugiej stronie tamy w Goczałkowicach taki oto znaki. Pojawiła się tutaj trasa rowerowa, jakiś powiat pszczyński, przestrzeń aktywności. No i mamy zachęta, co by się tym przejechać. Ja, i to od razu muszę pochwalić. Trasa rowerowa, co prawda jest z pieszymi, ale jest asfalt. I to jest super właśnie, bo z kostki to już raczej odchodzi się od tego. Ja wiem, że tam na kanale Gustawa był taka dyskusja, że tam o ten chodnik w Zbytkowie się rozchodziło. Ale widzicie, do się porządnie robić. I to jest fajne.
Tacaniaki już nie muszą... Chyba nie wiedzą, że na takich trasach się nie parkuje. Ja. To jest Gryfne, to jest rewelacja. Brawo, Pszczyna. Słuchajcie, tam jest granica Goczałkowic i Pszczyny i słuchajcie, tamten chodnik to było razem rowerzyści, razem z pieszymi. Tutaj już jest Pszczyna i już jest to wydzielone. Posłuchajcie, jest to fenomenalne rozwiązanie. Trasa asfaltowa. Tam widać jest chodnik do pieszych. Ja. No fenomenalnie. Tak trzymać. Tak się robi trasy rowerowe. Dawno mnie tu nie było i taki zaskoczeni, chociaż ten remont żech wiele razy widział. Powstała trasa rowerowa Pszczyna, ulica Zdrojowa i Goczałkowice, ulica Jeziorna. No fenomenalnie to rozwiązali tutaj. Czapki z głów. Jak to się godo? Czopki ze łbów. O, tak po naszym. Gustaw byłby zachwycony tutaj. W Pszczynie, bo w Goczałkowicach może nie, bo tam razem z pieszymi to je, ale tu jest wydzielone. Dosie. Czechowice, uczcie się, jak robić trasę rowerową przez Ligota do Brunowa. Bo tak to możecie zrobić, a nie jakieś kostki. Kostka to je ożyć, rozbić. Asfalty siedowo. Tak jak na zachodzie. Tak w Szwecji chociażby. W Malmö. Tam widzicie, tam zaś trasa. Aha, i tutaj ta trasa się kończy, widzę, ulica Cieszyńsko, tu już jest. No i tutaj troszkę takie dziwne rozwiązanie, ale jest dobre. No, ja już jakaś na wyrobisku za Pszczyną, tam widać nasze kochane Beskidy. Ja, Beskidy. Kurde, co oni jeszcze zbierają to na polu we grudniu? O, tam widać Beskidy. Widzicie, śnieg tam je, ale będzie sam pierunowo ciapleta, bo no 10 stopni halny to zawsze je w górach ciapleta. Trochę zaczynsło kamerą, bo chcę siednąć na zic od koła. I sam widzicie, dzisiaj taka trasa troszkę być może i nawet MTB.
ale te trasa rowerowo-niebiesko ze Pszczyny na Studzionka. Także no jadę se tam, za chwilę będzie ćma, już jest pół czwartej, także za pół godziny będzie ćma. No ale to jest grudzień, to są najkrótsze dni w roku, więc no trudno, jeszcze tak z 10 dni i będzie zaś przesilenie zimowe, kurde, za 10 dni zima, kurde, ja się nawet o tym nie myślał kalendarzowo, bo ta astronomiczna to mnie się zdarza już przyszła. No, przyszła. Także no co, no jademy dalej. No, zaś na trasie, słuchajcie. Sam widzicie. Chłopy montują światłowód. Oni sam montują światłowód na masztach. No i muszę się też troszkę pochwalić, bo w listopadzie światłowód dotarł także i do mojej chałupy. Także technologia FTTH, system transmisji światłowodowej. Widzicie, tak to wygląda na masztach od prądu. To są światłowody. No jest to w porównaniu z Neostradą niebo a ziemia. A to jest zbiornik Łąka z drugiej strony, sam łabędzie. A ja skręcę tu. Słuchajcie, no tak to wygląda ten światłowód. Także jak macie okazję się podłączyć, to się podłączajcie. Tu nie chodzi o ta firma, ale no podłączajcie się, bo jest to dużo, dużo lepsze. A jo jest kaj, ale nie wiem, kaj przed sobą. Witam, ja już jest na terenie Zbytkowa. Słuchajcie, tutaj jest skrzyżowanie z drogą krajową numer 81. Jest zakaz. Ja to podświetla może. Jest tu, jest zakaz ruchu do rowerzystów. Ale o co się tu rozchodzi? O to, że tutaj jest taka trasa rowerowa z kostki. I tutaj jeden z cyklistów ją fest skrytykował. Mianowicie czemu? Że jest kostki i że tam jest dość dobro druga i fajny asfalt, że tam idzie po ciś, a tutaj jest to dzielone razem z pieszymi. Nie wiem, czy to widać, tutaj je trzyma. O, tak to będzie. Razem ze pieszymi. I że ta trasa jest fest krótko. Bo ona tam idzie, tam kaj te światła pomarańczowe są. Tam są chałupy i tam jest taka uliczka. I ona tam idzie no ku tym chałupom. To jest no do tych chałupów, to nie ma żadną taką jakąś profesjonalną trasa. Bo jakby taką profesjonalną trasę robić, no to sam widzicie, jak było na początku tego filmu we Pszczynie. Także o to się to rozchodziło. Ja tutaj przyznaję recht, że jak budować trasy, to no to już asfaltem, z asfaltem i taki no profesjonalne, ale jak to jest tak do takich chałupów na wsi, tak jak tutaj, no to se dejmy trochę pokój, no bo po co wydawać tyle pieniędzy na taki krótki odcinek trasy, no. Jeżeli by wybudować taką profesjonalną trasę, no to koło tej drugi, no nie za bardzo, no bo sam widzicie, jaki tu jest ruch i ja osobiście nie polecam jazdy
takimi drogami krajowymi. To jest droga krajowa numer 81 ze Wisły na Katowice, tak zwana Wiślanka. No i no sam widzicie, no w takim ruchu to się ciężko jeździ. Ja wiem, że ci co na szosach jeżdżą, no to oni wolą taki asfalty, aniżeli takie kostki, no tutaj też ich trochę rozumiem, ale no myślę, że nie tędy droga, żeby tak rozprawiać o czymś takim. Także no to jest trasa rowerowa tam i no do tych chałupów i chodnik zresztą też, i tutaj no pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, to o tym trzeba pamiętać. Także no samorząd tutaj trochę też rozumia, no budżet nie ma z gumy. I tak to się, no, łoto się rozchodzi. Także, no, dobrze, że ta trasa jest. Mnie to wystarczy, aczkolwiek, gdyby tak się rozejrzeć. I tutaj w Zajrzech jest, na końcu tej trasy już, to jest ulica turystyczna tutaj w Zbytkowie. No i słuchajcie, no to jest taka uliczka, taką, nie, można powiedzieć, że no do chałupów. I faktycznie no jak oni mieli łazić poboczem tej dwupasmówki tutaj czy jeździć na kole, no to faktycznie no jest to szaleństwo. Zresztą widzicie no sam jaki jest piorunowy ruch na tej drodze, no. Także no druga sprawa, że tutaj też widzę, że nie ma możliwości przejazdu na drugi pas w stronę Wisły. Także no, no nie mają tutaj łatwego życia ci ludzie. I nie krytykujmy tego przedsięwzięcia tutaj. Bo faktycznie no to jest krótka trasa, tak o, ja wiem, no niecały kilometr. To jest do tych mieszkańców, chodnik, trasa rowerowa. Także jak dla mnie to jest bardzo dobre tutaj rozwiązanie. Aniżeli łażenie koło tej dwupasmówki i narażanie się na jakiegoś... na jakieś nieszczęście, no bo łażenie poboczym takiej dwupasmówki no to jest igranie ze śmiercią już de facto. Ostatnio w Czechowicach, Dziedzicach były takie śmiertelne potrącenia. Przełazili przez pasy i no, potrącili śmiertelnie ludzi. Zresztą mój sąsiad już jakieś 2 roki prawie będzie też przełaził przez dwupasmówkę, co prawda w miejscu niedozwolonym. No i przypłacił to życiem, no. Chłop nie miał jeszcze 30. Także no, jeśli chodzi o samorząd, bardzo dobre rozwiązanie. Dla fachowych cyklistów, no nie jest to satysfakcjonujące, ale no wszystkiego się pogodzić nie da. Także ja oceniam to na plus, ta trasa jak najbardziej. Do lokalnych mieszkańców jest dobro. Do profesjonalnych rowerzystów, do szosowców, no nie, bo jest kostka. Oni wolą asfalt. Ja też wolę asfalt. Dobrze, że to coś takiego zrobili, że jest bezpieczniej. Ja teraz też, że tą trasą jechał, bo nie chcę jechać tam po tej dwupasmówce, żeby mnie tam nie zatłukli. Fakt, że jest zakaz. I tak to wygląda. Także no jakby to była taka fest trasa rowerowa wzdłuż tej dwupasmówki, to by ją musiała budować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I byłoby fajnie, ale tutaj wybudował to samorząd do swoich mieszkańców. Jest to super rozwiązanie i temu fest przaja. Ja już jest po 6, ja już jest w Zorzyczu koło Chybio. No, za rzeczę koło Chybia. Słuchajcie, no już mam jak na grudzień to prawdziwy wyczyn. 47 km. Teraz nie tyle widać. No i jest dobrze, jest 6 wieczór. Zima minima. Palny już się trochę uspokoił. No teraz już ma być 4 stopnie jutro. Także no... Następno rajza, no to nie wiem czy się w ogóle odbędzie. Plany są takie, że rajza będzie jeszcze we święta Bożego Narodzenia. No i w Sylwestra, ale to jest wielko nie wiadomo. Także
prawdopodobnie dziś omówimy ostatnio rajza w tym sezonie. Mam nadzieję, że tamte rajzy się odbydą. To wszystko zależy od pogody. No dzisiaj wtorek, 12 grudnia, rajza była planowana, ją wolne. Ciepło, 10 stopni, halny, także wykorzystałem to. No teraz każdą rajzą może być ostatnią w sezonie. Halniuk swoje robi. Roztomili ludkowie już jest w Międzyrzeczu Dolnym. Chociaż że je na Kępce, no, mało widać. Tam widać Czechowice, Dziedzice. Słuchajcie, no ją ponad 70 km. No i co? No jest już prawie 8 na wieczór, także trzeba się już brać ku chałupie. No i kończyć ta rajza. Także 8 na wieczór, no trzeba się już brać. Zacząłem przed drugą 6 godzin. No, także jest fajnie, jest ciepło i to już chyba ostatni taki ciepły dzień w tym roku. Bardzo bych chciał, żeby ta sylwestrowa rajza się udała. Może tam w Boże Narodzenie też się jakoś rajza uda. No ale tak to już prawie jest, że no muszę być przygotowany na to, że to będzie ostatnia rajza w sezonie, w roku. Ta kieruje dzisiaj, 12 grudnia 2017. Jak słyszycie, halny jeszcze troszkę tam duje, ale już cichnie i to fest. Wczoraj było fest. Nawet 120 km na godzinę w Bielsku zanotowali. Także no dzisiaj żeście jeszcze mieli okazję widzieć tych firemanów we Pierścu, co strom usuwali, bo lygnęła droga. Także no wykorzystałem ten ciepły dzień pochalnym. Właściwie już zrobiło się blank ciepło. Dzisiaj było 10 stopni, teraz już będzie trochę mniej, ale mrozu nadal nie ma. Także no jadę dalej, ale zobaczymy, jako to dalej będzie. Roztomili ludkowie, to już jest kościół w Ligocie Miliardowicach. Ja? A tutaj już mamy świąteczną choinkę. Ja? Grifnie to wygląda. Oraz tak świątecznie już. No bo ta nasza rajza się już kończy. 80 km mamy. Tu jeszcze takie anioły są. Rajza się nam kończy. Sam pokażałbym ta choinka jeszcze. No i co, za 12 dni Wilijo i będziemy sam kończyć pomału. Nie wiadomo, czy będzie następna rajza w tym roku. Tak więc no za cały sezon wszystkim Grifnie dziękuję. Było fajnie, pogoda nam dopisała, prawie 36 rajzów. 3,5 tysiąca prawie kilometrów. Także no jest fajnie.
No jak żeście mogli zauważyć albo i nie, obleciał z też lampą na łypie. Ja też taką mam. No i co? No. I kończymy ta rajza. Kończymy całki sezon. Z tym, że no mam nadzieję, że ta rajza we Sylwestra jeszcze wyjdzie. I w Boże Narodzenie jakaś rajza może się trafi, ale to już tak dzisiaj tak rowerowo pomału się to kończy. 80 km dzisiaj, taki niespodziewany. 12 grudnia 2017, bodajże 36 rajza w tym sezonie, no i być może i ostatnio. Thank you.